Portal ogłoszeń motoryzacyjnych samochody.pl wspiera Motodziennik. Planujesz zakup auta? Koniecznie zajrzyj na samochody.pl. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy program, który wypełniony będzie dobrocią i ciekawymi informacjami, ale mamy też sporo samochodów używanych, więc zaczniemy od przejrzenia ogłoszeń. Na pierwszy ogień pójdzie Mini Clubman, czyli ta najbardziej praktyczna pięciodrzwiowa wersja Mini. Przyjemnie się tym jeździ i auto ma 4 metry długości, więc dość łatwo się tym parkuje. Ten egzemplarz jest z 2008 roku, ma 180 tysięcy przebiegu i benzynowy silnik 1.6 o mocy 120 koni pod maską. W ostatnim czasie zmieniony został rozrząd, do auta są też dwa komplety kół. Cena to 21 900 zł. Mini jest z polskiego salonu i jest bezwypadkowe. Opel Insignia teraz. Oglądałem, sprawdzałem ten egzemplarz osobiście ze 2 lata temu, chyba nawet był w programie, a teraz jest do sprzedania. To praktycznie końcówka produkcji, 2016 rok, dwulitrowy diesel pod maską, skrzynia automatyczna, bardzo niski i udokumentowany przebieg, 119 tysięcy km i bardzo przyzwoita cena, 56,5 tysiąca złotych. Na 60 tysięcy wyceniony został ten Mitsubishi Outlander. Pod maską 2.2 diesel, 150 koni, automat, napęd na 4 koła, polski salon, udokumentowana historia i tylko 113 tysięcy przebiegu. W cenie dwa komplety opon. Na 20 tysięcy wyceniona została ta Astra. 2011 rok, 1.7 diesel pod maską, 110 koni i skrzynia manualna. 277 tysięcy przebiegu. I jeszcze pierwsza generacja Lexusa RX na koniec z 2001 roku. 295 tysięcy przebiegu, 3 litry benzyna pod maską, 200 koni. Do tego automat i welurowe wnętrze, co jest dość nietypowe i jest to po latach wielka zaleta, bo skóra rzadko kiedy wygląda po tylu latach dobrze. Według właściciela auto wygląda jak nowe, faktycznie robi dobre wrażenie i jeździ jak nowe, w czym spora zasługa regularnego serwisu. Cena to 30 tysięcy złotych. Pierwsza część naszego programu wspierana jest przez portal ogłoszeniowy samochody.pl. Jeżeli mają Państwo jakiś samochód do sprzedania, mogą Państwo tam zamieścić ogłoszenie. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest również przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. A teraz przechodzimy do działu nowości i aktualności. A zaczniemy od firmy BMW z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy to nieopisany jeszcze dokładnie w biuletynie serwisowym problem ze skrzyniami biegów, oczywiście automatami. Dla przypomnienia są to najczęściej od trójki po X7 skrzynie ZF 8HP, czyli ośmiobiegowe. Czasem napęd trafia na tył, czasem na 4 koła. I właśnie problemy z tą skrzynią sprawiły, że auta wyprodukowane pomiędzy styczniem a czerwcem tego roku będą się musiały pojawić w serwisie. Czy chodzi o jakąś niedoskonałość mechaniczną, czy też jest to problem z oprogramowaniem, jeszcze nie wiemy. Drugi powód jest taki, że wbudowane w BMW ładowarki indukcyjne kiepsko współpracują z najnowszym iPhone'em 15, który nie dość, że w trakcie ładowania się przegrzewa, wypasione Samsungi też potrafią, to jeszcze w trakcie ładowania trwałemu uszkodzeniu może ulec moduł NFC, odpowiedzialny między innymi za płatności zbliżeniowe. W tym momencie jeszcze nie wiadomo, czy to problem z BMW, czy raczej iPhone'y mają jakiś feler, ale problem jest. Dzisiaj mamy rozbudowany kącik japoński, bo zbliżają się targi w Tokio, a zaczniemy od Suzuki. Na tle Toyoty jest to firma mała i skromna. I nic dziwnego, że o pierwszym elektrycznym samochodzie słyszymy dopiero teraz. W Suzuki musieli mieć pewność, że to faktycznie przyszłość, że ma to sens, zanim się wzięli do pracy. Z trzech konceptów tylko jeden będziemy mieli szansę dotknąć, to FVX, czyli SUV z segmentu B, C, 4,30 m długości, zasięg 500 km. Pozostałe modele raczej będą przeznaczone na rynek azjatycki. Wśród premier będzie też przedprodukcyjna, choć chyba gotowa wersja kolejnego Swifta i nie ma tu co mówić o rewolucji, raczej spokojnej ewolucji. Mazda 2 lata temu wprowadziła do sprzedaży nową dwójkę, zbudowaną w oparciu o hybrydową Yaris, a różnice pomiędzy jednym a drugim modelem to chyba wyłącznie logo. Co ciekawe, krok ten podyktowany był koniecznością obniżenia średniego spalania, czy raczej średniej emisji sprzedawanych w Europie modeli. A co jeszcze ciekawsze, nawet w polskiej ofercie są dwie Mazdy dwójki. Ta zaprojektowana w 2014 roku, swoją drogą to bardzo przyjemne auto, oraz ta zbudowana przez Toyotę. I właśnie ten model po 2 latach od
premiery przeszedł dość ważny facelifting. Ważny, bo w końcu nie trzeba się będzie przypatrywać, czy to Mazda, czy Toyota. W sposób zdecydowany zmieniono przód, a z tyłu nie będzie już czarnej blendy. W kabinie będą większe ekrany. Nic się nie zmieniło za to pod maską. Pracuje tam ten sam układ hybrydowy co do tej pory i dokładnie ten sam co w Toyocie Yaris. Jest to też powód, by wspomnieć dziś o Daihatsu. Pewnie pamiętają Państwo Copena. Malutki dwudrzwiowy, dwuosobowy roadster produkowany był od 2002 roku, a druga generacja pojawiła się w roku 2014. A oto zapowiedź trzeciej. Auto wyraźnie trzyma się linii pierwowzoru, plus jest to prawie pół metra dłuższe niż było do tej pory, ma prawie 3 metry i 90 cm długości, plus, a do napędu posłuży silnik spalinowy. Wielki plus. A największe za to, że to w dalszym ciągu mały roadster, a nie crossover, ale taki również się pojawił. Osanpo. Auto ma spory prześwit, plastikowe poszerzenia błotników i to maleństwo jest 3 metry i 40 cm długości. A to Memo. Jeszcze krótszy, bo 3-metrowy pojazd miejski. Elektryczne, trzyosobowe. Na wspólnej elektrycznej platformie powstaną też dwa miejskie dostawczaki. Ford Teraz. Klapa pick-upa, funkcjonująca przez dekady w niemal niezmienionej formie, przez kilka ostatnich lat przeszła sporą przemianę. W niektórych modelach można ją otwierać również na boki, inne zamienią się w schody, a w Tesli jest nawet wysuwana platforma. I w naszej części świata są to udogodnienia praktycznie niezauważalne, ale w Stanach niezwykle istotne. Zwłaszcza, że to co wypływa w dokumentach patentowych prędzej czy później trafia do masowej produkcji. W Fordach z nieodległej przyszłości tak zwana paka może być rozsuwana. I jak widać na szkicach, spora część błotników, zarówno z lewej, jak i prawej strony, będzie się przesuwać, co ma ułatwić dostęp do rzeczy przewożonych bliżej kabiny. Rozwiązanie ma być dostępne przede wszystkim w autach elektrycznych i oczywiście napęd tego rozwiązania też będzie elektryczny, ale operacja przedłużenia paki, bądź i skrócenia, będzie możliwa również manualnie, ręcznie. I jeszcze dwie ciekawostki z Europy. Francuzi wprowadzają leasing społeczny. Od listopada rusza program, dzięki któremu mniej zamożni obywatele będą się mogli przesiąść do elektryka za 100 euro miesięcznie, pod warunkiem, że zostanie on wyprodukowany w Unii Europejskiej, co na starcie wykluczyło m.in. auta marki MG oraz Dacia Spring, która jest przecież chińskim Renault Kwid. Ale Dacia Spring bez żadnej rządowej łaski można we Francji wziąć z salonu płacąc 80 euro miesięcznie, a pierwsza wpłata, 5000 euro, ma zostać pokryta z ekologicznego bonusu, dopłaty. Elektryczny Fiat 500 to 99 euro miesięcznie, choć tu na pierwszą wpłatę bonusów nie starcza i trzeba wyjąć 2500 euro z kieszeni. A na koniec Berlin. Miasto będące symbolem zmian, które nie wszystkim się podobają, zwłaszcza zmotoryzowanym. Głównie za sprawą ścieżek rowerowych, nie tyle budowanych od nowa, co wytyczanych kosztem parkingów i dróg. Ale przyszła nowa miotła. CDU teraz rządzi, a nowy burmistrz ogłosił, że jest przeciwny ścieżkom rowerowym, które spowalniają ruch samochodów. Jest to zgodne z przedwyborczymi deklaracjami partii CDU, która wygrała wybory i kto wie, czy nie wygrała ich właśnie dzięki temu. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy oczywiście dwa lokowania produktów. Firmę Prodiktech, która produkuje mierniki lakieru oraz firmę AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze VIN. Kiedyś było trochę łatwiej. Mercedes W124, jak został E-klasą, był E-klasą coupé w swojej dwudrzwiowej odmianie, po prostu. Ale jego następca to CLK. Pierwsza generacja W208 to rok 1997 i z założenia była to właśnie dwudrzwiowa odmiana Mercedesa klasy E, okulara. Ale tak naprawdę CLK powstało na mniejszej platformie klasy C, tej, która debiutowała w 1992 roku. Druga generacja CLK to lata 2002-2010. Ponownie platforma to klasa C, za to następca od roku 2010 był już E-klasą coupé zbudowaną na C-klasie. Ale dzisiaj mamy CLK z 2003 roku, oto egzemplarz, który sprawdzimy. Pod maską 5 litrów V8 benzyna, nieco ponad 200 tysięcy przebiegu, 300 koni i na zdjęciach dobrze to wygląda. Ale zanim pojedziemy, wrzucimy jeszcze VIN w bazę AutoDNA. VIN jest w ogłoszeniu i mamy sporo archiwalnych zdjęć. Oraz wydaje się bardzo dobry punkt wyjścia. Przebieg się zgadza, historii szkodowej brak. Więc jedziemy. Zaczynamy jak zawsze, od spokojnego popatrzenia na auto z większej odległości, by lepiej wyłapać ewentualne niedoskonałości spasowania, trudniejsze do zauważenia z bliska. Ale to bardzo ładny egzemplarz. W szczególe mamy wgniotkę od jakiegoś kasztana na klapie, kilka podobnych, ale mniejszych na masce, kilka na dachu.
Ale to jedyne zastrzeżenia natury estetycznej. Kolorystyka sąsiadujących elementów jest prawidłowa, auto nie jest podrapane ani poobijane, a ma przecież 20 lat. A skoro o tym wspomnieliśmy, ten egzemplarz jest z 2003 roku. To moment, w którym Mercedesy były skandalicznie źle zabezpieczone przed korozją. S-klasa, E-klasa, C-klasa rdzewiały i rdzewieją strasznie. Ta sztuka wolna od korozji nie jest. Na prawym błotniku z tyłu są drobne ślady, ale jedynie tu i pewnie od spodu, ale tam zajrzymy za chwilę. Pomiary? Auto jest ocynkowane, co jak widać nie gwarantuje, że nie zardzewieje. Wzór z dachu to 100 mikronów, malowana była klapa oraz miejscami błotnik, właśnie ten, który zardzewiał. Wygląda to na pozostałość po jakiejś szkodzie estetycznej, ale prawdopodobnie ktoś niewystarczająco dobrze zabezpieczył blachę przed korozją. No i oczywiście mamy tutaj zaszlifowany ocynk. Cieniowane były też prawe drzwi, ale tylko na dole. Wnętrze jest ładne. Skóra oczywiście nie wygląda tak dobrze jak 20 lat temu, ale to bardzo czysty, bardzo dobrze zachowany egzemplarz. Komora silnika, żadnych śladów rozbierania. Z prawej strony udaje nam się wypatrzeć kilka zapoceń, od spodu też i oczywiście jest tam sporo powierzchownej na szczęście korozji. Pora na jazdę testową. Silnik po uruchomieniu na zimno pracuje trochę nierówno, ale szybko mu to mija, a wrażenia z jazdy są bardzo dobre. Skrzynia bez zastrzeżeń, z 300 koni może się kilka rozbiegło, ale tylko kilka. Słychać za to zawieszenie z tyłu i mamy trochę przekrzywioną kierownicę, więc wystawiamy skierowanie na geometrię. Podsumowanie, to nie jest idealny egzemplarz, choć wystawiony za 42 tysiące złotych. Idealne, import Japonia, 2 albo 3 razy mniejszy przebieg, praktycznie się nie zdarzają, a jak już to za 2 razy wyższą cenę. Zdarzają się też egzemplarze po 20 kilka tysięcy, ale w dużo, dużo gorszym stanie, z rozległymi wyciekami, nie jeżdżące przyjemnie, z widoczną rdzą w wielu miejscach. Puenta jest taka, że oglądana przez nas sztuka zmieniła właściciela. I to wszystko na dziś. Pięknie Państwu dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika za 3 albo 4 dni. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia.